Subskrybuj kanał Virtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. 21 wiek. Zaczynamy sobie powoli uświadamiać, do czego doprowadziła nas nasza zachłanność. Zarówno w kwestii klimatu, planety, ale i nas samych, naszej pracy i godności. Zaczynamy podejmować walkę o zrównoważony rozwój, o poprawienie warunków humanitarnych. Żeby wiedzieć, o co walczymy i jak to zmienić, dobrze jest sięgnąć do źródła problemu i go poznać, nawet jeśli ta prawda będzie dla nas niewygodna i niekomfortowa. Ostatecznie wszyscy, jak jeden mąż, jesteśmy zaangażowani w życie na Ziemi i ponosimy za nie odpowiedzialność. Zapraszam Was do wysłuchania reportażu Śmierć w Amazonii Artura Domosławskiego. Które ukazuje nierówną walkę jednostek z wielkimi potworami, koncernami nazywanymi wielkimi rybami. Natalia Nykiel. Nowe Eldorado i jego ofiary. Bohaterowie z lasu. Zbrodnia. Część pierwsza. Zasadzkę zastawili przy małym moście nad potokiem. Zaszyli się wśród drzew wcześnie rano. I czekali. Wiedzieli, że José, Claudio i Maria muszą tu zwolnić. Zapewne wtedy padł strzał. Wystrzelona z myśliwskiego sztucera kula trafiła oboje naraz. Przeszła przez rękę Marii i utkwiła w okolicy lewej ściany żołądka José, Claudia. Według innej hipotezy, pierwsza kula trafiła tylko Marię. Po upadku z motocykla oboje jeszcze żyli. Zabójcy dobili ich z bliska. Ciała zwlekli z drogi. I odjechali w stronę miasta. José Claudiowi odcięli prawe ucho. Część druga. Laisa, siostra Marii, nauczycielka w szkole podstawowej. Była o siódmej z minutami w klasie, przygotowywała się do lekcji. Siostra i szwagier na motocyklu marki Honda mignęli w oknie. Laisa wiedziała, że we wtorek rano wybierają się do miasta. Niedługo potem sprzątaczka wpada z krzykiem: Nie żyje, nie żyje! Kto nie żyje? José Claudio, straszny wypadek! W drodze na miejsce zdarzenia Laisa próbuje znaleźć słowa pociechy dla siostry. Maria i José Claudio byli jak jedna dusza w dwóch ciałach. To nie mój mąż, to mój towarzysz, mówiła Maria, a to dużo dużo więcej. Jakimi słowami ukoić ból siostry? Na miejscu są już ludzie z sąsiedztwa. Czekają na policję. Lejsa dostrzega, że José Claudio ma obcięte ucho. Popłynęły tłumione wcześniej łzy, zrozumiała, że to nie wypadek. Odcięte ucho to dowód dla zleceniodawcy, że zabójcy wykonali zadanie. Pogróżki, które José Claudio dostawał od dawna, właśnie się spełniły. Zaczęła odganiać muchy i osy lepiące się do zakrwawionych ust szwagra, żeby jeszcze choć na chwilę odwlec rozmowę z Marią. Wciąż nie wiedziała, co powiedzieć siostrze i jak ją pocieszyć. Kilka metrów dalej stała grupka ludzi i wcześniej Laisa nie zauważyła, że leży tam ktoś jeszcze. Przeżyłam dwa szoki, jeden po drugim. Krzyczałam w myślach, siostro, dlaczego mnie opuściłaś? Część trzecia. Około 8.40 rano do Batisty, adwokata i towarzysza wspólnej sprawy, zadzwonił przyjaciel. Właśnie słuchałem radia. Mam dla ciebie smutną wiadomość. Batiście przewinęły się przed oczami sceny z jego czternastoletniej przyjaźni z José Claudiem i Marią. Część czwarta. Lokalna gazeta. Diario do Para, dzień później. 25 maja 2011. Ekolodzy zabici w zasadzce. Dwoje ekologów, José Claudio Ribeiro da Silva, lat 54, i Maria de Espirito Santo da Silva, lat 53, zostało zamordowanych wczoraj rano w miejscowości Nowa Ipisuna. Zbrodni dokonano najprawdopodobniej na zlecenie. Według wstępnych ustaleń biegłego Augusta Barbosy de Andrade do każdej z zabitych osób strzelano wielokrotnie. Prawdopodobnie ze sztucera myśliwskiego i rewolweru kaliber 38. Jednak dopiero ekspertyzy potwierdzą kaliber broni i ustalał liczbę oddanych strzałów. José Claudio i Maria do Espirito Santo wpadli w zasadzkę przy moście nad potokiem kupu, na terenie osady Praia Alta Piraneira, około 40 km od nowej i Ich zwłoki, po przeprowadzeniu sekcji, mają być wystawione dziś w dzielnicy São Felix. A następnie pochowane w Marabie. Osierocili szesnastoletniego adoptowanego syna. W 1996 roku należeli do pierwszych osadników w praia Alta Pireneira, gdzie obecnie na obszarze 22 tysięcy hektarów, w większości ogołoconych z drzew, mieszka 440 rodzin. Prowadzili walkę przeciwko Madereiros, którzy systematycznie dewastują region. W lipcu ubiegłego roku zgłaszali doniesienia do pastoralnej komisji do spraw ziemi o pogróżkach, jakie dostawali w związku ze swoją działalnością na rzecz ochrony środowiska. Według koordynatora komisji, José Batisty Gonzalvesa Afonso, władze nie zajęły się nawet sprawdzeniem pogróżek. W stanie para historia się powtarza, nasi towarzysze składają doniesienia, nikt ich nie słucha, a następnie ginął, mówi oburzony. Opinie te potwierdził przewodniczący Związku Rolników i Rolniczek z Nowej Piszuny Edmundo Ribeira da Silva, i dodał Nasza krew komuś służy. Ilu nas jeszcze musi umrzeć, żeby państwo podjęło kroki przeciwko wycinaniu puszczy w naszym regionie? Radny João Batista del Mondez, partia pracujących, jeden z przyjaciół zamordowanych, uważa, że zabójstwo to skutek ich działalności na rzecz ochrony środowiska. Byli autentycznymi obrońcami natury, a ci, którzy zlecili zabójstwo, z całą pewnością mają interes w wycinaniu drzew w regionie, mówi. Claudelise Silva dos Santos, siostra Jose Claudia, powiedziała, że będzie walczyć o sprawiedliwość i o to, żeby śmierć brata i szwagierki nie poszła w zapomnienie. W stanie para w ciągu ostatnich 15 lat zamordowano 250 działaczy wiejskich a w ciągu ostatnich czterech dekad ponad 800. W więzieniach siedzi mniej niż pięciu zleceniodawców tych zbrodni, mówi batista. Część piąta. W dniu zabójstwa brazylijski kongres debatował nad nowym kodeksem leśnym. Kodeks określa nowe limity wycinki lasów Amazonii, czytaj pozwala wycinać więcej i wprowadza amnestię dla wszystkich, którzy wycinali dżunglę nielegalnie. Gdy do stolicy dotarła wiadomość o zamordowaniu dwójki ekologów z Nowej Ipiszuny, na mównicę wszedł deputowany z partii Zielonych Partii Doberde. Sarnej Filio. Zabieram głos z tej trybuny, żeby powiedzieć o tragedii, do jakiej doszło właśnie dzisiaj. Najpierw jednak chcę przeczytać fragment wywiadu, jaki przeprowadził dziennikarz Felipe Milanes z zamordowanym José Claudiem. Pojechałem zobaczyć jej wysokość ogromne drzewo kasztanowe w gospodarstwie José Claudia Ribeiro da Silva i Mari do Espirito Santo. To największy kasztanowiec, jaki widziałem w życiu, i największy, jaki widział w życiu także José Claudio. Małżeństwo to żyje ze zbioru kasztanów i z tego. Co zrodzi puszcza. Sprzeciwia się wycinaniu drzew przez handlarzy drewnem. Gdy ścina się drzewo, takie jak to, czy nie kojarzy ci się to z przelewaniem krwi? Mój przyjacielu, ono, gdy się je ścina, wydziela zapach, który możesz poczuć. Gdy ma się zwalić, słyszysz jego jęk, skrzypienie pnia, i możesz zobaczyć opadające liście niczym gest pożegnania. I czujesz, jakby ktoś umierał? Czuję, jak gdyby kogoś zabijano. Ono jest żywą istotą. Panie przewodniczący, ten człowiek został dziś rano zamordowany. Oboje zostali zamordowani. Z sali dochodzą odgłosy niezadowolenia. Zachowajcie choć szacunek dla pamięci o tych bohaterach, których zamordowano, krzyczy deputowany Sarnej Filio. Na sali rozlega się głośne buczenie. Proszę deputowanych o spokój, apeluje prowadzący obrady Kongresu. Wzburzony Sarney Filio krzyczy Tak, których zamordowano To nie żarty Oglądam nagranie z sesji kongresu Razem z Laisą w jej domku W nędznej dzielnicy Maraby Kto miał tyle buty i bezczelności Żeby wybuczeć wiadomość o czyjejś śmierci Ktoś, komu zamordowani wchodzili w drogę Narazili się Część szósta Pogrzeb Kondukt żałobny. Kilka tysięcy wieśniaków. Maszeruje w zaduchu i spiekocie. Idą około dziesięciu kilometrów. Wychodzą z domu jednego z braci Jose Claudia i zmierzają w stronę cmentarza tęsknoty w Marabie. Po drodze przystają. Na moście na rzece Tocantins. Na szosie Ferro karajas. Niosą transparenty. A floresta szora. Puszcza płacze. Lider chłopski Charlie Strokate wchodzi na dach Fiata Uno, przemawia. Ten marsz to najlepsze, co możemy dzisiaj zrobić. Żądamy sprawiedliwości. Mikrofon przejmuje kobieta. Mówi: Śmierć Marii i José Klaudia nie pójdzie na marne. Na ich miejsce przyjdzie 100 nowych Marii i 100 nowych José Klaudiów. Na cmentarzu, nad trumnami zamordowanych ekologów, mikrofon wyrywają sobie lokalni politycy. Oficjele, kongresmeni, mundurowi. Gdzie byli, gdy Jose Claudio i Maria składali doniesienia o nielegalnym wycinaniu drzew i gdy prosili o ochronę? Spyta potem jeden z przyjaciół. Nad konduktem, a potem nad cmentarzem, krąży policyjny helikopter. Łzy przy grobie. Najgłośniej rozpacza Laisa. José Claudio życzył sobie, żeby jego ciało spalić, a prochy rozsypać u stóp kasztanowca, jej wysokości. Rodziny nie stać na kremację, dlatego jest tradycyjny pochówek ciału. Uwaga dziennikarza i przyjaciela zamordowanych, Felipe Malineza, zwraca atmosfera strachu, niemal paniki wśród wieśniaków. Ludzie mówią między sobą, że w tłumie może być zabójca. Wyczuwa się napięcie, niepokój. Nagle w tej wielkiej ludzkiej masie ktoś wypatruje właściciela ziemskiego. Niejakiego Gilzau. Ten Gilzau groził kiedyś José Claudiowi. W oczach ludzi jest jednym z podejrzanych o zlecenie zabójstwa. Ktoś rzuca bezczelność, ktoś inny a to kutas. Felipe Milanes rozgląda się wokół i obmyśla, gdzie paść na ziemię, gdyby doszło do strzelaniny. Świat przemocy w tej części Amazonii ucieka się do strategii terroryzmu, napisze potem. Nie uderza otwarcie, wprost. Działa z ukrycia, w okrutny sposób. Penetruje wyobraźnie zastraszanych. Panika wśród wieśniaków dowodzi, że to skuteczna strategia. Około trzeciej po południu, dokładnie w trakcie trwania uroczystości pogrzebowych, nieznani sprawcy zabijają 25-letniego Eriveltona Pereire. Ludzie spekulują, czy zginął dlatego, że wiedział coś o zabójcach, że ze Klaudii i Marii? Jego ciało znaleziono w nocy w gęstwinie krzaków, w tej samej osadzie, w której mieszkali zamordowani ekolodzy. Prowadzący śledztwo oficer oznajmi nad jego zwłokami krótko. Madereiros. Maraba. Część siódma. O zabójstwie, że Klaudia i Marii dowiedziałem się z sieci napisały o nim duże gazety i strony internetowe, na które zaglądam. W Marabie byłem siedem lat wcześniej, w podobnych okolicznościach, kilka dni po zamordowaniu amerykańskiej zakonnicy Dorothy Stang. Mieszkała w Brazylii od ponad trzech dekad. Razem z wieśniakami dobijała się o reformę rolną, opiekowała się tymi bez ziemi, domagała się dla nich i razem z nimi prawa do godnego życia na kawałku własnego pola. Tak jak Jose, Claudio i Maria angażowała się w kampanię obrony lasów deszczowych Amazonii przed wycinką. Lasy te dewastują handlarze drewnem, węglem drzewnym oraz hodowcy bydła. Ci ostatni, żeby posiać na ich miejscu trawę i zamienić puszczę w pastwiska. Co roku znikają w ten sposób tysiące kilometrów kwadratowych dżungli nazywanej płucami ziemi. Siostrze Dorothy grozili od dawna. Ale nikt w Marabie nie wierzył, że można bezkarnie zamordować Amerykankę. W sobotę rano 12 lutego 2005 roku, niedaleko miasteczka Anapu, w stanie para, ktoś dowiódł, że można. Zawrzało. Zabójstwo zakonnicy ekolożki przez dłuższy czas było główną wiadomością telewizyjnych programów informacyjnych. Nie schodziło też z pierwszych, a potem dalszych stron gazet. Pisano o nim w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Prezydent Brazylii Lula wysłał do stanu para dwa tysiące żołnierzy. Wyglądało to jak konkwista części terytorium własnego kraju, cieszącej się niesławnymi imionami: Ziemia Bezprawia, Ziemia Niczyja, Brazylijski Dziki Zachód. W takich okolicznościach kupiłem bilet do Rio de Janeiro, do Maraby. Zostawiłem część rzeczy w mieszkaniu przyjaciela. Tej części podróży w ogóle nie planowałem i znalazłem się na Ziemi Bezprawia. Franciszko da Costa, miejscowy działacz chłopski, którego spotkałem jako jednego z pierwszych, od razu powiedział, że z tym wojskiem to śmiertelny błąd. Jak tylko żołnierze wrócą do koszar, będzie gorzej niż przed interwencją. Dlaczego? Bo hodowcy bydła i handlarze drewnem zaczną się mścić i zabijać niewygodnych. To był pierwszy raz w historii Brazylii, kiedy władza centralna wysłała wojsko, żeby powstrzymać zbrodnie potężnych właścicieli, hodowców, ludzi wielkiego pieniądza. Wcześniej siły bezpieczeństwa pojawiały się w interiorze na zamówienie latyfundystów, żeby pacyfikować bezrolnych chłopów zajmujących ziemię albo w czasach dyktatury wojskowej, żeby wytępić czerwoną partyzantkę. Wojsko nie wygra tej wojny, wturowała żoelma, znana w regionie działaczka chłopska, której męża też zamordowano na zlecenie. Wojny? Dopytywałem. Tak, to co się dzieje w stanie para, to cicha wojna domowa. Wysyłanie armii to gest propagandowy, telewizyjny show. Przecież, żeby okupacja odniosła jakikolwiek skutek, mówiła żoelma, żołnierze musieliby tu stacjonować przez lata. Rząd nie ma na to pieniędzy a może i ochoty mimo że przywdział szaty postępu i społecznej sprawiedliwości wkrótce dowódcy armii zaczęli szemrać bo zabrakło pieniędzy na paliwo do samochodów i wyżywienie dla oddziałów zleceniodawcy zabójstwa siostry Dorothy musieli pękać ze śmiechu pewnie wypili z tej okazji niejednego szampana teraz przekonuje się że żelma miała 100% racji wojsko tej wojny nie wygrało Niczego nie załatwiło. Historia w Amazonii się powtarza. Tak jak mówił przyjaciel zamordowanych ekologów, adwokat Batista, którego również poznałem przed laty. Zawsze jest tak samo: ktoś zgłasza doniesienia o nielegalnym niszczeniu lasów deszczowych, władze państwowe nie reagują, zaczynają się pogróżki. Na końcu zjawiają się najęci rewolwerowcy. Puszcza dewastowana jest dalej. Żelma wieszczyła, że jeśli nic się w Amazonii nie zmieni, wkrótce wrócę napisać reportaż o jej śmierci. Wróciłem siedem lat później napisać o śmierci jej towarzyszy. Część ósma. Padał deszcz. Na ulicach niż żywego ducha. W Marabie jak pada, to jakby leciała z nieba ściana wody, jakby zbliżał się koniec świata, ostateczny potop. Niżej położone osiedla zalała już rzeka. Deszcz padał dalej. Gdy następnego ranka w końcu się wypogodziło, Maraba nie stała się bardziej przyjazna. To miasto widmo miasto upiór. W internecie można przeczytać: Maraba 200 tysięczne miasto, które składa się ze starówki i dwóch nowych części. Internet obiecuje dobre hotele, plaże nad rzeką Tokantis, cudowne tereny rekreacyjne ale gdzież te cuda? Owszem, w porze suchej, gdy opadną wody to Kantis, na pobliskiej wyspie, do której trzeba dopłynąć motorową lunchą, vis a -vis starej części miasta ciągnie się piaszczysta plaża. Jest jeszcze druga, w innej części, ale mamy porę deszczową i plaż nie widać. Muszę przyjąć na wiarę, że w Marabie bywa pięknie. Na co dzień rozrywką usnujących się bez celu chłopaków są skoki z barierki na promenadzie ciągnącej się wzdłuż rzeki. Można by rzec... Że rzeka jest prawie tak szeroka jak morze, gdyby nie to, że w oddali majaczy drugi brzeg. Chłopcy skaczą do rzeki, wykonując imponujące salta. Mogą robić te akrobacje dzięki temu, że ciągle pada i woda wezbrała. Jak zacznie opadać, będą ryzykować uderzenie głową o dno. Stara część Maraby wygląda tak jak prawie każde biedne miasteczko w interiorze dowolnego kraju Ameryki Łacińskiej. Niska zabudowa, wąskie uliczki. Domy w intensywnych, jasnych kolorach. Dużo żółtego, pomarańczowego, jasnozielonego i białego, ale tynk odpada, więc i tak mimo pogodnych barw ma się wrażenie dekadencji, gnicia, rozkładu. Wzdłuż głównej ulicy sklepiki stragany jadłodajnie. Obskurne hostele zamieszkane przez gigantyczne karaluchy. Życie nocne toczy się wokół knajp przy promenadzie. Mają tu dobre ryby i wołowinę. Jest dyskoteka i kilka barów, gdzie można się napić i potańczyć. Nowe części miasta to slamsowate i półslamsowate osiedla, porozrzucane na bezkształtnej przestrzeni budynki, duże połacie pustki. Trudno znaleźć tu jakąkolwiek logikę, dopatrzyć się planu. W wielu częściach miasta nie ma chodników. Oddzielone jedne od drugich skupiska domów i osiedli łączy sieć byle jakich dziurawych dróg samochody które po nich jeżdżą są warte lepszego podłoża drogie suburbany minivany i wany szpan i wypas rewia mody bogactwa luksusu chyba najważniejsze odczucie tymczasowość miasto robi wrażenie prowizorki pomimo że jest tu jedna stara to znaczy stuletnia dzielnica jak gdyby mieszkającym tutaj ludziom nie opłacało się o nic zadbać, niczego odnawiać ani zbudować do końca, bo są tu tylko przejazdem zarobić, nachapać się i w nogi. Maraba jest miejscem mega chaosu i brzydoty. A zarazem, według wskaźników ekonomicznych, jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast Brazylii. Jakim cudem. Może niszczenie lasów deszczowych Amazonii ma coś tu do rzeczy? Słońce nie jest jeszcze wysoko, a już męczy. Rozleniwia. Ubranie klei się do ciała, skóra podrażniona. Wszystko paruje po wielodniowych ulewach. Potworny zaduch. Prześladuje mnie fonetyczna zbitka Maraba, makabra. Chyba nie umiem myśleć inaczej o tym miejscu. Trzy podboje Amazonii. Część dziewiąta. Pewien robotnik rolny, który wystrzelił z karabinu w drzewo, nie mające jeszcze wówczas nazwy, nie miał pojęcia, że przypadkowo dokonuje czynu dającego początek nowej epoce. Z rany, jaką zadał drzewu, ów epokowy strzał wyciekło obficie mleko, które następnie zastygło w twardą masę. Tak zaczęła się w ostatnich latach XIX wieku gorączka kauczukowa, a dzięki niej powstała maraba. Powtarzana w ten sposób opowieść w zasadzie jest prawdziwa, choć zabiera drobiny legendy. Portugalczycy dotarli w te rejony 300 lat przed Gorączką Kauczukową, ale ich nie skolonizowali. Niedostępna dżungla, często wylewające rzeki, jadowite zwierzęta, insekty, śmiertelne choroby. Także nieprzyjazne przybyszom, niepragnące kontaktu ze zdobywcami, autochtoniczne ludy, gabionów i kajapów. Europejczycy znali kauczuk od czasów Kolumba, ale zaczęli robić z niego użytek dopiero trzy stulecia później. Pod koniec XVIII wieku brytyjski naukowiec zauważył, że można nim wymazać ślady ołówka i dał substancji jej angielską nazwę, pisze amerykański historyk Adam Hochschild. W 1823 roku szkod Charles McIntosh zapisał się w historii, wynajdując metodę produkcji na masową skalę czegoś, co amerykańscy Indianie robili od dawna. Czynienia materiałów wodoodpornymi poprzez pokrywanie ich gumą. 16 lat później amerykański wynalazca Charles Goodyear przypadkiem wylał siarkę na gorący kauczuk. Zauważył, że powstała w ten sposób mikstura nietwardnieje po wystygnięciu. A gdy jest gorąca, nie śmierdzi i nie jest glutowata, co było podstawowym problemem, gdy chciano wytworzyć gumowe buty lub płaszcze przeciwdeszczowe. Światowy boom kauczukowy rozpoczął się jednak dopiero na początku lat 90. XIX wieku. Pięć lat po tym, jak John Dunlop zamontował w trójkolorowym rowerze swojego syna gumowe opony na resorach. Światowy przemysł szybko nabrał apetytu nie tylko na gumowe opony, ale też na węże, rury, uszczelki i tym podobne sprzęty, a także gumowe izolacje telegrafów, telefonów i kabli elektrycznych coraz szczelniej oplatających ziemię. Nagle zaczęło brakować owego magicznego surowca, a jego cena cały czas rosła. Anonimowy robotnik rolny, któremu przypisuje się wywołanie pierwszej spontanicznej kolonizacji południowo-wschodnich terenów stanu para, należał do świty niejakiego Carlosa Gomeza Lejtao, politycznego zbiega z sąsiedniej prowincji. Uf leitao puścił w obieg wiadomość o przypadkowym odkryciu i zaczęło się. Do regionu przybywali ryzykanci upatrujący szansy na życiowy sukces w eksploatacji drzew kauczukowych. Nazwano ich Seringeiros. Za nimi pojawili się myśliwi i rybacy, drobni i więksi handlarze, którzy założyli pierwsze osady. Przybycie kolonistów było dla autochtonów tragedią. Tylko ci ostatni bowiem umieli przeżyć w nieprzyjaznych warunkach dżungli, a przez to doskonale nadawali się do roli siły roboczej eksploatującej drzewa kauczukowe. Seringeiros opanowali wioski i większe wspólnoty etniczne, a następnie zmuszali podbitych do niewolniczej pracy. Oporni ginęli. W 1912 roku wielcy przedsiębiorcy kauczukowi urządzili zbuntowanym autochtonom masakrę. Niektóre źródła podają, że wymordowano wtedy tysiące ludzi. Bum kauczukowy trwał zaledwie kilkanaście lat. Niedostępność drzew, piekielnie trudny transport po rzekach Tokantis i Araguaja, a przede wszystkim konkurencyjne ceny surowca do produkcji kauczuku z Azji i Afryki doprowadziły do upadku biznesu w Amazonii. Głównym winowajcą był brytyjski poszukiwacz i myśliwy Henry A. Wickham, który w 1876 roku wywiózł stąd nasiona kauczukowca. Zasadzono je we wschodniej Azji. 30 lat później wydały owoce. Bum pozostawił różnorakie dziedzictwo, a jednym z nich jest Maraba, oficjalnie uznana za miasto w 1913. Jej nazwa oznacza w jednym z lokalnych języków syn obcego innymi słowy owoc związku białego mężczyzny z indiańską dziewczyną. Drobni Seringeiros, którzy wcześniej zniewalali i mordowali miejscowych, później wiązali się z autochtonkami, zakładali z nimi rodziny, stawali się członkami amazońskich wspólnot, żyli razem w puszczy. Owoce związków białych mężczyzn z miejscowymi kobietami widać na każdym kroku na ulicach Maraby. Miasto jest etnicznym tyglem szeroką paletą kolorów i odcieni skóry. Szybko okazało się, że można tu zarabiać nie tylko na eksploatacji kauczuku. Niedaleko brzegów rzeki Tokantis znaleziono diamenty, a jakiś czas potem złoto. Ale przede wszystkim są tutaj i były od zawsze ogromne kasztanowce. Z kasztanowca, zwanego dziś brazylijskim do Brazil, żyły przez setki lat ludy autochtoniczne, zamieszkujące tę część Amazonii. Orzechy z tego drzewa są do dzisiaj przedmiotem handlu. Można je kupić w każdym sklepie spożywczym, paczkowane lub na wagę. Wyciska się z nich olej Andiroba, robi masło, mąkę, a miejscowi wieśniacy wytwarzają także naturalne kosmetyki. Przez setki lat orzechy stanowiły ważny składnik diety autochtonów. Od początku XIX wieku, jeszcze zanim Brazylia uniezależniła się od Portugalii, aż do lat 70. XX wieku, czyli niemal przez dwa stulecia, kasztany były motorem, który napędzał miejscową gospodarkę najpierw tę rodzinną, później wielki biznes. W jakimś sensie, kauczuk był zaledwie epizodem w długiej epoce kasztanowca. Prawdziwy kasztanowy boom nastał w latach 20. Przybywający tu awanturnicy zagarniali ziemię publiczną siłą, korumpowali lokalne władze, uzyskiwali tytuły własności za bezcen. Powstawały kasztanowe latyfundia, wśród których największe należały do dwóch zwalczających się rodzin Mendoza i Mutran. Kasztanowi latyfundyści za pomocą oszustw, poprzez zawłaszczenia, przemoc i zbrodnie zdominowali gospodarkę i politykę na kilkadziesięcioleci. To oni zaczęli wycinanie lasów pod pastwiska dla bydła, ale skala zniszczeń, jakich dokonali, była bladą zapowiedzią tego, co miało nadejść. Wciąż żyli przecież z kasztanowego biznesu. Wiedzieli, że nie mogą podcinać gałęzi, na której siedzą. Wpływy kasztanowych baronów skurczyły się po wojskowym zamachu stanu z roku 64. A jeszcze bardziej w latach 70., gdy generałowie zainstalowali tu mundurowego zarządcę. Uznali, że region ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Właśnie wtedy przywódcy hunty wezwali Brazylijczyków do podboju Amazonii za pomocą krowich kopyt. Ruszyło na wielką skalę wycinanie lasów pod przyszłe pastwiska. Kasztanowiec i cała amazońska puszcza znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Generałowie mieli dwa powody polityczne, żeby dążyć do opanowania Amazonii. Obawiali się, że odległy, odizolowany od reszty kraju region obejmujący aż siedem stanów może być przyczółkiem czerwonej partyzantki na wzór boliwijskiej Gerii czy Guevary. Wprawdzie siły komunistycznych grup zbrojnych były w Brazylii mizerne, to jednak zasilone przez bojowników z sąsiednich krajów Wenezueli i Peru mogły, jak sądzili generałowie, a przynajmniej tak oficjalnie głosili, zamieszać w lokalnej polityce. Jeśli partyzanci opanowaliby tylko część obszaru, nad którym państwo brazylijskie i tak nie miało kontroli, byłaby to dla dyktatury prestiżowa porażka. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.